bardzo serdecznie w Miejskim Centrum Kultury Filia Tkacz na kolejnej edycji konkursu wokalnego. Konkurs wokalny dzisiejszy jest jednym z elementów bardzo popularnej imprezy, która od wielu lat odbywa się w naszym mieście, festiwal ekologiczny Rejs na Czystą Wyspę. Pozostałe kategorie rejsu to konkurs plastyczny, na plakat plastyczny i konkurs taki recyklingowy na stroje i przedmioty użytkowe. Ale dzisiaj jest konkurs wokalny, także młodych wokalistów raz jeszcze witam bardzo ciepło i serdecznie. Ogromne brawa dla Was. Procedura konkursu naszego jest niezmienna od lat. To znaczy dzisiaj jurorzy, których za chwilkę przedstawię, wyłonią laureatów, zwycięzców. Wyniki ogłosimy 1 czerwca, to jest Miejski Dzień Dziecka. W tym roku będzie się on odbywał w nowym naszym parku Bulwary. Także to dodatkowa jest atrakcja i dodatkowa nagroda wystąpić w tym parku, mam nadzieję. I te wyniki dopiero usłyszycie 1 czerwca. I jurorzy również wytypują nazwiska osób, które będą zaproszone właśnie do występu w dniu Dnia Dziecka. I jak konkurs, to oczywiście jurorzy. Przedstawiam naszych jurorów. Pani Anna Zdonek. Nauczyciel i wicedyrektor w Szkole Muzycznej w Tomaszowie Mazowieckim. Kamila Kamocka, wasza troszkę tylko starsza koleżanka, która jak sama zauważyła, jeszcze bardzo niedawno na tym konkursie występowała jako uczestnik, a dzisiaj jako juror, wokalistka, uczestniczka, jak pewnie niektórzy z was wiedzą, 9. edycji bardzo popularnego programu The Voice of Poland. Kamila Kamocka. I przewodniczący jury, Kamil Wrona. Muzyk, kierownik Filii Tkacz, Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Czy myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, a je ludźmi nazywasz twój świat? Lepszy, jeśli pójdziesz drogą moich braci, tu wiesz się największych praw, największych. Państwa, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Miejskim Centrum Kultury w Filia Tkacz i mamy kolejną już edycję konkursu festiwalu ekologicznego Rejs na Czystą Wyspę. Dzisiaj mamy konkurs wokalny, to znaczy uczestnicy wykonują piosenkę o tematyce ekologicznej, przyrodniczej. Konkurs od wielu lat cieszy się dużą popularnością i również w tym roku mamy sporo zgłoszeń. W tegorocznej edycji konkursu wokalnego zgłosiło się 20 paru uczestników, a konkretnie 20 parę podmiotów, ponieważ dany podmiot to może być na przykład zespół składający się z 5 osób. W kategoriach przedszkola, następnie kategoria 1-3 oraz 4-8 i szkoły gimnazjalne. Mamy również kategorię szkoły ponadgimnazjalne, no ale w tej kategorii zgłoszeń nie ma w tym roku. Jurorzy w składzie Kamil Wrona, Anna Zdonek i Kamila Kamocka będą oceniać dzisiaj naszych młodych wykonawców i wytypowane osoby, z tym, że nie muszą być to koniecznie laureaci. Często tak jest, ale nie ma takiej zależności. Wystąpią 1 czerwca podczas trwania Miejskiego Dnia Dziecka. W tym roku Dzień Dziecka w naszym nowym parku Bulwary. Od godziny 15 jest cała impreza. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Tam właśnie będzie można usłyszeć wytypowanych przez jurorów uczestników. Łuka wiosną się nie leni.
Łąka wiosną się zieleni, potem łąka cała w bąkach, różach żółci i czerwieni. W niskiej trawie tuż przy ziemi, na gałęziach i na drzewach, kolorami tak się mieni, że aż wiośnie chce się śpiewać. Kiedy łąka cała w bąkach, wiośnie się podoba łąka, bo z tych bąków już za chwilę będzie starczyk lub zawilec. Kiedy łąka cała w kwiatach, słońce śmieje się do świata, a gdy słońce tak się śmieje, świat pięknieje, świat pięknieje. Dzieci mieszkają, są bardzo szczęśliwi.
Festiwal Rejs na Czystą Wyspę to konkurs, który się składa z kilku kategorii. Jedna to już właśnie wspomniana wokalna oraz kategoria na plakat ekologiczny, to troszkę dla starszych dzieci. Tutaj nie mamy kategorii przedszkolnej, nie mamy kategorii 1-3. I kolejna kategoria konkursowa to jest w tym roku upcycling, do tej pory był recycling. To się różni tym, że hasłem przewodnim jest daj przedmiotom drugie życie, czyli premiowane, punktowane dodatkowo będą przedmioty, które są zrobione z wykorzystaniem jakichś rzeczy, które teoretycznie już nie powinny mieć prawa bytu, z jakichś starych podkoszulek, elementów już takich do wyrzucenia. Te elementy wykorzystane będą punktowane w sposób szczególny w tym roku. Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus, na Ziemi jest życie ciekawsze. Powtarzam to każdemu, bo Ziemia to wyspa, to wyspa zielona. Niech im się dobrze, niech im się dobrze.